Cześć wszystkim, jestem Rebeka Wola i dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem Winland Sagi. Zatem jestem szczęśliwym człowiekiem, bo skończyłam nagrywać Overa, więc to dobry dzień. Pogoda taka sobie, ale to dobry dzień. Dzisiaj lecimy z 22 odcinkiem. Mamy walkę Thorfinn versus Askeld, więc zobaczmy. Okej. I najprawdopodobniej będę leciała 3 odcinki już do samego końca, więc znowu nie będę miała wglądu w wasze komentarze. Nie będę mogła się do nich odnieść. Odniosę się w komentarzach do nich. Jak coś dziwnego napiszecie. W ogóle taka walka po śmierci przyjaciela. Troszkę smutki. O nie, czemu będziecie to przypominać? Nie przypominajcie tego. Ale to była ładna śmierć, nie oszukujmy się, to była bardzo ładna śmierć. Było bardzo ładne to, że Askeld właśnie nie chciał trafić go źle i przeprosił, że nie trafił od razu tam, gdzie powinien. Tak, i że Bjorn był jego jedynym przyjacielem. Z racji tego, że zbliżamy się już do końca sagi, możecie zacząć coś polecać w zamian. Tak naprawdę poszukuję anime na zastępstwo Dr. Stone'a, Overa i sagi. Więc jedno mam, które będzie zastąpione najprawdopodobniej w piątki. I to będzie The Promised Neverland. Ale to i tak tylko 12 odcinków, więc myślałam, że płaczę. Wracając, możecie coś po prostu polecić. Ale Askeld jest ranny. Ale znowu ma właśnie aurę pośmiertną pobiornie. Torkel oszołomie. No poza tym na aktualną sytuację wpływa bardzo dużo czynników. W ogóle to, co ma Thorfinn, to wygląda jak proteza. Co się stało? Po prostu go złapał? Nie masz jeszcze z nim szans. Och, ten kurw. No kurwa, to jakby nie patrzeć, wychował go na wojownika, więc wie, jakie ma ruchy. Chciałam tylko zauważyć, że pokonał Torkela jedynie dzięki pomocy Askelda, więc ale i tak by go nie zabił. On z bandy, z teamu został mu tylko Thorfinn.
No i bracia, ale jeden jest warzywem, a drugi... On się po prostu rzuca. Ale mówiłam, on się bardzo zwierzęco zachowuje, więc... Szyja i nadgarstki, tak? To ma szansę bytu... W sensie ataki Thorfinna mają szansę... W momencie... Kiedy walczysz z kimś, z kim widzisz się pierwszy raz. Tak jak Askeld powiedział. Czy tak jak powiedzieli, że Askeld zna jego ruchy. Nie ma szans. W momencie, jak możesz przewidzieć ruchy przeciwnika, to... Rąbanie drewna tak łatwo nie wygląda, tak chciałam tylko powiedzieć. Już wiemy, dlaczego Askeld. Mało radości w życiu ma. To jest kurwa tragedia. Już mówiłam o tym, że to jest przejebane. To jest przerażające, że w momencie, jak jesteś na dnie, zaczynasz myśleć, że jednak cokolwiek może cię ocalić i szukasz sobie jakiegokolwiek pocieszenia. Ale tak samo jest z religią. W momencie, jak ludzie są na dnie i są biedni, nie mają nic, pocieszają się tym, że w przyszłym życiu pośmiertnym będzie lepiej, jeżeli będą się zachowywać dobrze. Na to opiera się religia. Nie oszukujmy się, nikt by nie chciał wrócić. Lidia odpłynęła. Pobiegła do Olafa. Nie, zabiją ją na jego oczach. Ale chuj. O. Ho, jak na kogoś, kto tak naprawdę nie był szkolony do walki.
ogóle jogę to nie szumy. No ale dobra, co z Lidią? On będzie mieszkał z Olafem, ale kto się zajmie Lidią? Mówię, od małego cwaniaczek. Zabił go. Brawo. Zasłużone. Mówię, od małego wszystko w główce poukładane. Tak, ja zabiłem ojca po 2 latach. Tylko, że on nie zabije cię we śnie. Już wiemy o tym, że Askel nie ma honoru, więc... Korzysta z niego jak może. Nie! Nie daj się kurwa prowokować. Mówię, imię jego ojca jest takim zapalnikiem. Uspokój się! Ale on nie chce być królem. On jest mieczem. Mama mu mówiła, że ma być mieczem. Bardzo ładny w ogóle odcinek. Taki spokojny. Jakkolwiek można powiedzieć o tym odcinku, bo tutaj się jednak pojawia ojcobójstwo, to jest on mocno delikatny. Przez te 10 lat nie zbliżył się ani trochę do możliwości zabicia Askelda, bo to nadal jest zupełnie inny poziom. Ja przesadzę, mam manię opowiadania podczas odcinka i potem nie mam kuźwa co powiedzieć na podsumowanie. Czegoś nie powiedziałam? Bardzo mi się podoba pokazanie dokładnej historii Askelda, bo tak, wiedzieliśmy, że jest synem Lidii, że Lidia jako niewolnica w momencie jak zachorowała została wyrzucona, że tak powiem, więc bardzo fajnie, że pokazali, co się mniej więcej działo i
Przyznaję, że byłam w szoku w momencie, jak obronił ją przed Olafem. Scena mocno sugerowała to, że ją zabije, a tutaj... nice. Pogarda Askelda jest widoczna cały czas i nawet tego nie ukrywa. Boli to, że kuźwa Thorfinn po... No, kurwa, po 10 latach tak naprawdę. No nie może go zabić, no nie. Askeld zabił ojca w momencie, jak ten spał. Thorfinn tego nie zrobi, bo on chce honorowej walki. Tylko, że ile lat doświadczenia ma Askeld i... Askeld jest strategiem. Plus wychował Thorfinna, więc wie, jak on walczy i wie, gdzie będzie atakował. Jak mówiłam, w momencie, jeżeli walczysz z obcą osobą i ta osoba nie zna twoich ruchów, masz o wiele większe szanse. Taki w ogóle brak szacunku do Thorfinna, kiedy Askeld odrzucił miecz, że on nie potrzebuje nawet miecza, żeby z nim walczyć. Znaczy bardzo dobrze, że odrzucił, bo jeszcze by mu krzywdę zrobił. Nie róbmy za dużej krzywdy biednemu Thorfinnowi, i tak jest poobijany strasznie. I to pokazanie, że on dla walki z Askeldem zrobi wszystko. Dobra, będę leciała teraz z kolejnym odcinkiem. Dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do pozostałych serii. Linki w opisie i w outro są 3 odnośniki, możecie kliknąć. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, pa!